Stoimy na przystanku, nie ma śmieci, wszystko jest czyste, szyb potłuczonych też nie ma. Na ulicy widzicie, nie ma korka. Pytanie jest, dlaczego kilkaset metrów dalej ten korek stoi, a na ulicy leżą śmieci i niedopałki. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego tu jest tak, a tam jest inaczej i co powoduje, że tutaj ludzie dbają o czystość, a tam nie, skoro to są ci sami ludzie, no, na pewno jest interesująca. Zapraszam Was na zajęcia, które będą dotyczyły teorii gier. Zastanowimy się, co kieruje ludźmi, jakie mechanizmy skłaniają ich do tego, żeby w jednych miejscach te śmieci wyrzucić, a w innych tego nie zrobić. Skąd się bierze to, że w jednym miejscu samochody stoją w korku, a w innym jest luźno i jadą zupełnie swobodnie. Mimo że to jest to samo miasto, odległość jest bardzo niewielka i tak naprawdę nie widać dobrego powodu, żeby miało być tak wielkie różnice na tak małej przestrzeni. Opiszemy to liczbami, będziemy patrzeć, jak to wszystko się dzieje. W dodatku sami rozegramy gry, w których za pomocą nagród postaramy się, żebyśmy mieli prawdziwy interes w tym, co będziemy robić, a potem zobaczymy, jakie są efekty. To będzie bardzo ciekawe i bardzo Was zapraszam.